Proszę Państwa, witamy po przerwie w drugiej części naszego spotkania Rozmawiajmy ze Światem w pięknych i gościnnych dla nas jak zwykle progach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ten blok będzie nosić brawo oczywiście. Ten blok nosi tytuł Siła przekazu, moc znaczenia. O czym on będzie, ja za chwilę powiem, a na razie zapraszam tu na scenę panią dyrektor Małgorzatę Potocką, która zapozna nas z tekstem napisanym na konkurs Ile plusów, ile minusów, przeprowadzonym na forum amazonki.net, a autorką tego tekstu jest amazonka o niku Krynia 58. Pani aktorka Małgorzata Potocka. Ile plusów, ile minusów autorka tekstu Krynia 58. Najlepiej jest wtedy, gdy jak śpiewał nieodżałowany Jan Kaczmarek podczas występów kabaretu Elita, bilans wychodzi na zero. Życiowy bilans każdego z nas też. I do tego dążymy, ale zdarzają się przecież w życiu takie zdarzenia, które trudno zbilansować. Trudno zliczyć, zebrać, zestawić wszystkie plusy i minusy. Trudno ocenić, czego więcej. Jednym z takich zdarzeń jest z pewnością choroba. Kiedy sama usłyszałam diagnozę rak, pierwsze, co poczułam, to był strach. Potem dołączyło poczucie osamotnienia. Właściwie nie powinno go być. Żyjemy wśród ludzi, jest rodzina, przyjaciele, bliżsi, dalsi znajomi, koledzy z pracy, sąsiedzi, cały wachlarz. Ale tak jak mnie nie było łatwo mówić o chorobie, tak i wielu osobom z otoczenia trudno było to przyjąć. Nie dziwiło mnie to. Sama wcześniej miałam podobne problemy, gdy dowiadywałam się o czyjejś chorobie. Rak, niestety, budzi określone skojarzenia, naznacza w jakiś sposób człowieka, a przecież nikt nie chce być naznaczony. Do rzeczy jednak. Na początku choroby nie chciałam o niej mówić. Ot, choruję już. Jednak z postępem leczenia pojawiły się widoczne zmiany w wyglądzie, które powodowały określone pytania. A gdy już zaczęłam mówić, co mi jest i jak będzie wyglądało moje życie przez najbliższe parę miesięcy, najbardziej drażniły mnie reakcje typu biedna ty, dlaczego? Tak mi przykro. Następne było pytanie, jak się czujesz, zadawane specyficznym tonem, jakby za mną stała trumna, do której zaraz wskoczę. Były osoby, które unikały rozmowy ze mną, ale dzwoniły do męża na przykład. Byli też tacy, którzy udawali, że o niczym nie wiedzą. Inni wypływającą życzliwości, chęci i pomocy, ale nie do końca trafioną reakcją, były rewelacje na temat sposobów leczenia ziół, mikstur, maści, naparów i innych specyfików, które pomogły komuś tam znanemu jedynie ze słyszenia. I tak dobrze, że nikt nie kwestionował samego leczenia, bo i to mogło się zdarzyć. Z życzliwości też wypływały próby ustawienia mnie w tej chorobie do pionu. Miałam jeść, ruszać się, nie dawać się, być dzielna, nie płakać, wziąć się w garść. Nie pomagały komunikaty z mojej strony, że akurat teraz nie czuję się na siłach, by wprowadzić te sugestie w życie. Powinnam po prostu lepiej się postarać. Chociaż to móc przecież się czasem nie daje. Czasem lepiej było udawać i wiedzieć swoje. Ale były też inne reakcje. Sąsiadka z osiedla zaproponowała pomoc w wyborze peruki. Ktoś powiedział mi, pamiętaj, że jestem. Znajoma zadzwoniła i przez pół godziny opowiadała mi dowcipy. Inna znajoma, z którą podzieliłam się pewnym problemem wynikłym podczas leczenia, pojechała do apteki Bonifratrów i przywiozła mi nasiona babki Płesznik. Koleżanka z pracy, której poskarżyłam się, że nie mogę czytać, wypożyczyła i przywiozła mi audiobooki. Drobne gesty, dzięki którym najpodlejszy nastrój poprawiał się. Gdybym dzisiaj, z perspektywy paru lat od leczenia,
miała podsumować wszystkie wynikające z choroby plusy i minusy, to oczywiście plusów jest więcej. Zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty z ludźmi. To prawda, niektóre znajomości przestały istnieć, inne bardzo się rozluźniły, ale są takie, które bardzo się wzmocniły. To nic, że jest ich mniej. Liczy się jakość, nie ilość. Wiem o sobie i o otaczających mnie ludziach dużo więcej niż wcześniej. Pojawili się też nowi, poznani podczas leczenia i po nim. W kontaktach z nimi nie muszę ukrywać swoich lęków, dołków, nie muszę nic udawać. Wiem, że będę zrozumiana i dostanę wsparcie, jeśli będę go potrzebować. A i sama jestem gotowa wspierać i pomagać. Szczęśliwe zakończenie. Dziękujemy bardzo. Tak jak, proszę Państwa, powiedziałam, ten blok nosi tytuł Siła przekazu, moc znaczenia. I w tej części naszego spotkania będziemy, mam nadzieję, rozmawiać, dyskutować o tym, jak powszechnie utarte określenia, niekoniecznie dobrze ujmujące stan faktyczny, wpływają na samopoczucie pacjenta. Jaką siłę ma przekaz płynący z mediów, z literatury? Znając moc jego oddziaływania, mając świadomość potrzeb, możemy go spróbować dostosować, dopasować. Termin to nie walka, jak Państwo widzicie, nie bez powodu zapisany jest w takiej formie. Dwuznaczność tego zapisu mówi z jednej strony, to nie jest walka, a z drugiej to nie walka. Czyli niech już tonie potoczne mówienie o chorowaniu na raka jako o walce. Walczymy owszem, ale o dostępność dobrego leczenia. A teraz tu do nas zapraszam gości, którzy dojechali, autorzy książki Liczy się każdy oddech, Andrzej Dziedzic i Joanna Głuchowska. Zapraszam Was, kochani. A gdzie mam usiąść? Tutaj? Gdzie chcecie? Jeszcze jest dosyć. Razem, osobno. Dobrze. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Mi jest niezmiernie miło, że możemy tutaj dzisiaj z Państwem być, a to nie jest takie oczywiste w tych czasach. I chciałbym, żebyśmy sobie pogadali po prostu. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, o czym byście chcieli się coś więcej dowiedzieć, proszę się w ogóle nie krępować i od razu zadawać, dobrze? Asiu, teraz Ty coś powiedz. Tak, zgadzam się i w ogóle bardzo dobry tytuł, ponieważ a propos tego, co tutaj pani mówiła, my na początku postrzegaliśmy troszeczkę tę chorobę jak walkę, chyba dlatego, że w momencie, kiedy ktoś słyszy taką diagnozę i no jest to druzgocące i też nie ma za bardzo czasu na zastanawianie się nad tym, jedyne co przychodzi do głowy również bliskim, bo ja byłam w tej historii osobą wspierającą z boku, jest właśnie taka mobilizacja, troszeczkę jak tutaj pani czytała list bardzo dobry, w którym właśnie dokładnie było zaprezentowane takie podejście, że ci bliscy czasami mówią: trzymaj się, musisz dać radę, nie poddawaj się. Więc myślę, że my przechodziliśmy przez te wszystkie stadia podejścia do choroby nowotworowej, bo łączne leczenie Andrzeja trwało 2 lata tak naprawdę do momentu wyzdrowienia, więc również byliśmy w tym trybie mobilizacji walki. Natomiast później im więcej czasu mijało, tym trudniej było tak naprawdę patrzeć na to w ten sposób, bo ileż można walczyć? Może miesiąc, dwa się mobilizować, ale później przychodzą długie miesiące, kiedy leczenie idzie do przodu niby dobrze, ale tak naprawdę wszystko jest bardzo niepewne. Wciąż czeka nas wiele miesięcy, zanim będzie można stwierdzić, czy to leczenie jest zakończone powodzeniem, czy nie. I wydaje mi się, że wtedy też ta walka nie jest odpowiednim określeniem, bo człowiek musi po prostu żyć. I nam się żyć udawało, głównie dlatego, że właśnie przez te długie miesiące leczenia, akurat przypadło to na okres wakacyjny, znajomi zapraszali nas na grille, na imprezy, co też myślę, że mieliśmy szczęście do fajnych przyjaciół, ty też miałeś do przyjaciół spływania, którzy nie odsunęli się zupełnie, tak jak tutaj też było powiedziane, że część tych relacji się rozluźnia naturalnie. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, że
chcieli spędzać z nami czas, nie traktując jako jakieś osoby z pogranicza, na które trzeba uważać, nie można się odezwać, czy nic powiedzieć, bo Andrzej miał chusteczkę na głowie. Wręcz przeciwnie, po prostu pozwolili nam czuć, że jesteśmy dalej częścią społeczeństwa, że możemy żyć normalnie. I nie wiem, jak ty stwierdzisz, bo jednak ty byłeś pacjentem, ale wydaje mi się, że takie traktowanie pacjentów jest najbardziej korzystne dla psychiki, żeby po prostu nie czuli się chorymi ludźmi. Trzeba sobie chyba jednak powiedzieć na samym początku, że my jesteśmy właśnie ludźmi w pierwszej kolejności, a dopiero później tak się przytrafiło, że zostaliśmy tymi pacjentami onkologicznymi. I w takiej kolejności trzeba nas, bardzo bym chciał, żeby tak ludzi właśnie, którzy się leczą onkologicznie, którzy mają to piętno i to piętno będą mieli do końca życia, bo z mojej perspektywy przynajmniej z onkologii się nie wychodzi. Jest się już tym pacjentem zawsze i to dobrze może nawet, bo się przynajmniej mi teraz bardzo dobrze żyje. Co do moich przyjaciół, tak, mamy po prostu dużą dozę czarnego humoru w sobie i jakoś to wszystko zawsze tak udawało się rozładować, ale niemniej jest to wszystko straszne i ogólnie nie ma sensu większego takie chorowanie, ja uważam, bo ono tylko od człowiekowi zabiera. Zabiera i to tak przynajmniej w przypadku mojej choroby onkologicznej podstępnie i pomału i tak po kawałku, więc nie jest to taka jedna szybka jakby śmierć, tylko oddajemy siebie. I to uświadomienie sobie tego powoduje, proszę mi wierzyć, bardzo dużą rozpacz, kiedy patrzymy w lustro i niestety, ale już tej naszej twarzy człowiek nie poznaje, swojej własnej twarzy. No więc wyszedłem z założenia, że skoro już jest tak beznadziejnie i tak naprawdę chyba sięgnąłem dna, no to muszę się jakoś od niego jednak spróbować przynajmniej odbić, no bo jestem tym pływakiem, no jakoś może wypłynę na powierzchnię. Więc muszę albo poszukać, albo sobie sam nadać sens temu wszystkiemu. No i właśnie nadając sens, tak krok po kroku i przy oczywiście wielu przedziwnych zbiegach okoliczności, udało mi się przede wszystkim wyleczyć moją chorobę podstawową, bo jeszcze 3 miesiące temu, w lutym, miałem operację, ale to już wynika jakby bardziej z kosztów poniesionych, kosztów leczenia, w sensie przez moje ciało, bo leczenie jest bardzo agresywne i ono też człowieka wyniszcza i co ciekawe właśnie dużo ludzi, moich przyjaciół wcale nie umierało na swoją chorobę podstawową, tylko umierali przeważnie właśnie z powodu terapii, którą byli poddawani, ale to nie znaczy, że ta terapia jest zła, ona jest bardzo dobra, tylko po prostu tak choroby agresywne, tak choroby lekooporne potrzebują stosowania po prostu trucizn. I te trucizny no niestety czasami też mają te skutki uboczne. Też płoniaków się nie operuje, warto powiedzieć, że to o tyle inny rodzaj nowotworów, bo tutaj jednak państwo jesteście bardziej w Stowarzyszeniu Amazonek. Jednak jeżeli chodzi o te nowotwory układu chłonnego, to leczy się je tylko chemioterapią, czasami radioterapią, więc to leczenie jest bardzo długie i bardzo obciążające dla organizmu, bo wszystko trzeba usunąć lekami. Nie ma możliwości wycięcia tego. No i oczywiście, tak jak w moim przypadku, i uważam, że to jest w ogóle genialna metoda leczenia przeszczep komórek macierzystych oddawcy niespokrewnionego i to, co Fundacja DKMS i jej podobne na całym świecie zrobiły, to jest ogromna praca. Ogromna praca, która po prostu daje ludziom możliwość i szansę jakby w najgorszej sytuacji jeszcze jest próba jakaś wyjścia ze wszystkiego, z tej choroby. No i poddajemy się tej bardzo ryzykownej, aczkolwiek już coraz lepiej wystandaryzowanej procedurze. I mamy już takie, ja mam takiego w sobie jakby wewnętrznego strażnika, czyli to jest mój nowy szpik, tak? Szpik kostny tworzy w naszych organizmach krew i ja miałem grupę A RH minus, jak się urodziłem, a po wymianie mojego szpiku mam 0 RH plus, mam grupę krwi mojego dawcy, czyli stałem się chimerą, jednym człowiekiem złożonym z dwóch osób. No i to jest też takiego unikatowego, uważam. Nie tylko oczywiście grupa krwi się zmienia, ale też alergie, przebyte choroby. Bardzo ciekawa, uważam, metoda leczenia. Skuteczna, nie tylko w onkologii, teraz coraz więcej innych chorób związanych właśnie z chorobami krwi, niedokrwistością. Można w ten sposób wyleczyć takie choroby autoimmunologiczne. Ale chciałbym jeszcze, nie wiem, oczywiście jak ten fragment był czytany, to proszę tutaj krzyczeć i ja nie będę go czytał, ale myślę, że on jest całkiem ciekawy. Pozwolę sobie szybciutko tutaj przeczytać. Staniesz się chimerą, jednym ciałem stworzonym z dwóch osób.
Takie zdanie usłyszałem od dr Nałęcz. Pomyślałem wtedy, czy naprawdę jestem w stanie posunąć się aż tak daleko, żeby ocalić swoje życie? Pokonasz chorobę, wygrasz z chorobą, jesteś prawdziwym bohaterem. Rozmawiając z ludźmi, często słyszę takie stwierdzenia. Wzbudzają we mnie wewnętrzny sprzeciw. Ja o nic nie gram i z niczym nie walczę, a bohaterem jest ten, kto poświęca siebie dla innych. Ja nic takiego nie zrobiłem. Po prostu znalazłem się w sytuacji zero-jedynkowej, która zmusiła mnie do podjęcia leczenia. Inaczej bym umarł. Jedyne, co robię, to postępuję zgodnie z wewnętrznym głosem, mówiącym, że mam jeszcze szansę na przeżycie. Nie ma w tym nic nadludzkiego. Trwam z dnia na dzień, poddając się kolejnym procedurom medycznym z bardzo prostego powodu. Nie mam innego wyjścia. Tak jak mówił Marek Edelman. Ludzie chcą żyć, jeszcze pocałować kogoś, zjeść pysznie, pójść na spacer. To jest tylko tyle tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnego patosu w tym samym leczeniu i jakichś cudów. Mój zaprzyjaźniony bardzo już teraz doktor, diagnosta, jeden z najlepszych w Europie od nowotworów układu krwi, czyli białaczek i właśnie chłoniaków, ma takie swoje powiedzenie. On jest zagorzałym ateistą, co prawda, więc też trzeba to wziąć trochę w nawias, ale nie ma cudów, są tylko złe diagnozy, mówi zawsze. I może coś w tym jest, bo jednak wszystkie te nasze choroby, przynajmniej moja, biorą się z genów. Ale do milszych tematów, może jeszcze trochę o książce. Książka, uważam, jest w pewnym sensie unikatowa, bo kilka pozycji też innych autorów czytałem i są bardzo ciekawe. Ale chyba my, jako jedyni z Asią, sobie gdzieś tam wymyśliliśmy taką koncepcję, żeby ująć całą tą tematykę z dwóch perspektyw. Jednej to osoby leczącej się, w przypadku mojej skromnej osoby, no i Asi, która mi to towarzyszyła i też miała bardzo ciekawe spostrzeżenia i oczywiście taki slogan, że choroba to dotyka całą rodzinę i w ogóle ludzi wokół, to jest, uważam, bardzo dobre, bo przynajmniej w moim przypadku tak było i to jest prawdziwe zdanie i moja mama tak naprawdę do dzisiaj się boryka w pewien sposób z emocjonalnymi problemami przez to, że właśnie była przy mnie. Myśmy sobie jakoś tam z tym, uważam, trochę lepiej poradzili. Więc mamy te dwie perspektywy, które też pozwalają nam na różnicowanie, jeżeli chodzi o dynamikę wypowiedzi. Czas jest dość nielinearny, ale tak samo jest w leczeniu onkologicznym. Ten czas nie toczy się z dnia na dzień. On toczy się urywkami, toczy się od leku, który dostaliśmy, do leku, który dostaliśmy, jak go przyjęliśmy. To trochę jak z Witkacem, który jak wziął dobry lek, to dawał taki obraz, a jak inny, to inny obraz, prawda? Są chyba fragmenty pisane po dobrych lekach. Tak, są fragmenty pisane na morfinie, są nagrania, mam na telefonie, które na przykład już wiele miesięcy po leczeniu znalazłem, bo nie byłem świadomy, że nawet nagrałem coś takiego. Więc też i barwa głosu, i sposób jakby spojrzenia wtedy na świat i w ogóle będąc w sali przeszczepowej, wydawało mi się, że jestem taka duża ulica w Warszawie, Świętokrzyska, tam jest McDonald's, idziemy z tatą na śniadanie, więc no, dzieją się w psychice pacjenta poddanego tak mocnym lekom najróżniejsze rzeczy. I to trochę też jest w tej książce. A jeszcze z mojej strony jest właśnie ten proces takiego ulegania tej chorobie, bo to nie ma się co wstydzić, każdy jej ulega i każdego ta choroba po prostu w jakiś sposób mieli i później trzeba sobie już samemu z tym wszystkim radzić i to odbudowywać. Więc to chciałem też tutaj zaznaczyć, jak chłopak, który z poczucia takiej, nie chcę powiedzieć wyższości, ale odrębności od świata, bo jednak 15 lat wyczynowych treningów, pływania, bycia zawsze w bardzo takim, nazwijmy to, elitarnym gronie w szkole sportowców i tak hermetycznym środowisku, jakim są pływacy, daje takie trochę poczucie wyjątkowości, odrębności i oczywiście takiego poczucia nieśmiertelności. A tutaj jednak w ciągu dwóch tygodni dochodzi do zderzenia z brutalną rzeczywistością. Tak więc no, to jest bardzo, uważam, pouczające i pod tym względem. I później w tej chorobie na początku moje podejście jest również takie, że ta choroba mnie nie będzie dotykać, że ja inaczej będę przechodził to leczenie niż wszyscy pacjenci, że moje parametry krwi nie będą spadać, że będą zawsze trzymać się w normie, bo przecież jestem takim super sportowcem i mam dobre ciało i dlaczego miałoby być inaczej. No ale jak widać, krok po kroku ten proces się dzieje. To jest z jednej strony. A Asiu, jeszcze może coś od siebie dodaj?
Moim zdaniem też ta książka jest dość, bo z jednej strony niszowa jednak, jak patrzymy na tematykę, z drugiej strony, jak rozmawiam również z osobami, które z onkologią nie mają nic wspólnego, nigdy się nie leczyły osobiście, to uważam, że teraz każdy z nas ma albo w rodzinie, albo wśród znajomych tak naprawdę osobę dotkniętą onkologią. Więc wydaje mi się, że obie perspektywy mogą być o tyle wartościowe, że jeżeli ktoś nawet się nie odnajdzie w tej stronie Andrzeja, gdzie można wniknąć bardzo do tego i poczuć, jak co przeżywa pacjent, to właśnie być może ktoś może skorzystać z mojego doświadczenia osoby, która jest obok, bo myślę, że wielu z nas będzie musiało się z tym zmierzyć prędzej czy później, patrząc na to, ile się mówi o tym, że co drugi tak naprawdę mężczyzna, co trzecia kobieta będzie mieć styczność chociaż raz w życiu z chorobą nowotworową. Ale ja tutaj muszę jeszcze dodać coś ważnego. Na szczęście te choroby już nie są w dużym stopniu śmiertelne, tylko przewlekłe. I lekarze, i my walczymy o to, żeby to teraz już w zasadzie nie przeżyć, tylko żeby mieć dobry komfort życia, co jest niesamowite, bo jak ja byłem w szpitalu, to moje pytania wszystkie się właśnie na tym skupiały, a kiedy mogę iść do domu, a czy będę mógł pływać, a czy będę mógł ćwiczyć, a pani doktor mówi, Andrzej, no, żeby mówić o jakimkolwiek komforcie życia, to najpierw musisz je mieć, więc po prostu siedź tutaj i nie rób głupstw, bo zobaczysz, że będziesz naprawdę w takim stanie, że no nie wiem, zwykła bakteria, która komuś spowoduje katar, u ciebie będzie mogła spowodować śmierć, więc nie wygłupiaj się i to jest raz. A dwa, news z ostatniego, no, można powiedzieć sympozjum, bo tam byli bardzo duża ilość lekarzy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, jest taki, i to nie powiedział byle kto, tylko pan profesor Giebel z Gliwic, który zajmuje, jest jakim powiedzmy z profesorem Hałaburdą, ojcami polskiej transplantologii, powiedzieli, że na przestrzeni najbliższych 15 lat chemioterapia jako forma leczenia raczej odejdzie do lamusa i będzie taką terapią ratunkową. A wszystko będzie się opierać na przeciwciałach monoklonalnych i terapiach celowanych. Więc to jest niesamowita wiadomość, że już ta technika, ten rozwój medycyny idzie w tą stronę, że nie będziemy musieli mierzyć się z tym dramatem onkologii, który i tak w naszym przypadku, przynajmniej w moim, przypadł na takie czasy dobre, uważam, bo są leki przeciwwymiotne, bo pacjenta się często znieczula, żeby go nie bolało. Oczywiście takie wredne badanie jak trepanobiopsja, czyli wyciągnięcie szpiku z kości, nadal jest bez żadnego znieczulenia i ja miałem tak robione 5 razy i to bardzo boli, ale okazuje się, że to też zależy od operatora. Jeżeli ktoś jest silny i taki sprawny manualnie, to warto do takiej osoby iść, bo jest szansa, że będzie trochę mniej bolało i będzie to szybciej zrobione. I ja bym tego nam wszystkim życzył, żeby właśnie w tą stronę to szło, żeby może nie jakieś panaceum, jakaś tam jedna tabletka, bo to chyba jeszcze długa droga do tego, ale właśnie, żeby takie terapie celowane rozwijały się jak najbardziej i dzięki temu będziemy naprawdę mogli okiełznać temat onkologii, który, tak jak Asia powiedziała, będzie w naszym społeczeństwie i jest to, można powiedzieć, przewlekła pandemia, która nigdy się nie skończy niestety, bo takie są nasze ciała. Nasze ciała tworzą nowe komórki, nie zawsze dla nas dobre i nasze ciała nie wyłapują tych komórek i dlatego tworzą się właśnie raki. Jest to w dużym mierze związane z genami, ale też z czynnikami środowiskowymi. Także trzeba siebie dbać, ćwiczyć, żyć bez stresu. Tego wszystkim życzę. No ile się da. Ja chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa o partnerze naszej książki, czyli Fundacji DKMS. Być może Państwo słyszeli o tej fundacji. Zajmuje się ona rejestrowaniem potencjalnych dawców komórek macierzystych. Andrzej powiedział, że miał szczęście, że zachorował w dobrym czasie. Rzeczywiście jest to o tyle niesamowite, że gdyby zachorował 15 lat wcześniej, szanse na przeżycie byłyby znikome, praktycznie niemożliwe, ponieważ nie wszystkie nowotwory krwi wymagają przeszczepienia szpiku. W niektórych przypadkach ludzie są od razu kwalifikowani do przeszczepienia. Andrzej z powodu niepowodzenia leczenia tak naprawdę został zakwalifikowany, bo w czasie leczenia kilka komórek przedostało się do układu nerwowego. Jak Państwo przeczytacie książkę, to też wszystko jest tam opisane. Był to dość dramatyczny moment, bo nam po pół roku się wydawało, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jeszcze pół roku zostało, można jakoś to przeżyć, przemęczyć się.
i do domu. A tutaj nagle wszystko się rozsypało, okazało się, że nie wiadomo tak naprawdę, co robić w takiej sytuacji. I pani doktor genialna z Centrum Onkologii stwierdziła, że taką terapią ratunkową będzie przeszczepienie komórek macierzystych, które właśnie stosuje się w tych najgorzej rokujących chłoniakach i białaczkach. I baza, ponieważ najpierw sprawdza się rodzinę do takiego przeszczepienia, czy ktoś jest zgodny. Andrzej ma siostrę, ale okazało się, że jest niezgodna. Bardzo rzadko, bo tylko 1/5 takich potrzebujących pacjentów, 20%, znajduje dawcę w rodzinie. 80% musi polegać na obcych osobach, które zarejestrowały się w takiej bazie. W momencie, kiedy się rejestrujemy, robimy to dla wszystkich ludzi na całym świecie. Czyli jak na przykład ja jestem w bazie DKMS-u i ktoś ze Stanów, z Afryki, z Australii potrzebowałby przeszczepienia, łączą w pary ludzi z całego świata. I to jest właśnie o tyle niesamowite, że jeszcze teraz już minęło 5 lat od twojego leczenia, a to był 2017, ale tak naprawdę na początku lat 2000, to był chyba 2004 rok, Fundacja DKMS zaczęła działać w Polsce i od kilku tysięcy jakichś potencjalnych dawców, którzy byli zarejestrowani, wiedziały o tym osoby związane w jakiś sposób z onkologią, ze szpitalami. Urośliśmy do 2 miliony, a teraz DKMS? Tak, w tym chyba roku osiągnął 2 miliony. Drugą największą bazą potencjalnych dawców komórek macierzystych w Europie, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc pacjenci mają szansę znajdywać właśnie zgodnego dawcę dzięki temu, że powstają tego typu bazy, że ludzie, którzy są zdrowi, od 18 do 55 roku życia można się rejestrować, więc jak ktoś z Państwa jest zdrowy, chętny, bardzo do tego zachęcamy, bo można uratować komuś życie w taki sposób zupełnie dla nas bezinwazyjny, bo jednak dawstwo narządów opiera się na tym, że ktoś musi umrzeć albo oddać na przykład jedną nerkę. Ze szpikiem jest tak, że on się odbudowuje całkowicie w ciągu 2 tygodni. Więc jest to wspaniała sprawa i rzeczywiście, gdyby też nie działalność takich fundacji jak DKMS, to pacjenci gorzej rokujący nie mieliby szans na przeżycie, bo jest to takie ostateczne leczenie. Także gorąco do tego zachęcamy zainteresować się, powiedzieć znajomym, rodzinie o tej fundacji. Tu chodzi o czas, prawda? My zawsze w onkologii jesteśmy nie do czasie. I jak jest dużo ludzi w takich bazach, to szybciej można po prostu znaleźć pary. I to też jest świetna sprawa wtedy. Dostać taki telefon, że jest ten człowiek, drugi gdzieś tam, w moim przypadku w Niemczech, o dziwo, młody chłopak. Więc to też ciekawa historia, patrząc przez pryzmat naszej historii jakby narodowej, że gdzieś tam może wychodzimy na prostą, przynajmniej na zachodzie. Nie. W ogóle, jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, to wszyscy potencjalni dawcy od razu są wykluczeni, ponieważ wiadomo, jest to ryzyko przeniesienia chorej komórki. Najlepiej by było, gdyby pani po prostu napisała do nich maila, bo wtedy oni już jakby nie tracą tego też czasu na dobieranie osób, które nie mogą być dawcami. To się oczywiście często dzieje. W ogóle zdarzają się też takie sytuacje, że zdrowy, młody dawca, który jest wybrany, bo zawsze wybiera się pulę osób zgodnych, takich wstępnie, które idą na szczegółowe badania, bo oczywiście priorytetem jest zdrowie dawcy, więc chodzi o to, żeby stwierdzić, czy ktoś nie ma problemów sercowo-naczyniowych, żadnych innych, które mogłyby go obciążyć przy takim pobraniu. Też tutaj wspomnimy, że obecnie pobranie szpiku, bo to tak strasznie się nazywa, Andrzej wspomniał o bolesnym zabiegu, który miał, a w 90% jest to pobranie krwi i odseparowanie, więc nie ma żadnego bólu, to jest największy mit. A w 10%, jeżeli pacjent jest bardzo chory i po prostu potrzebuje bardziej skoncentrowanych tych krwinek, robi się rzeczywiście biopsję, ale w znieczuleniu ogólnym, także trwa to 15 minut. Ryzyko jest takie jak przy każdym znieczuleniu ogólnym. Natomiast robiąc te szczegółowe badania, zdarza się, znamy takie przypadki właśnie też z fundacji, że ktoś dowiaduje się sam, że ma nowotwór, bo nagle robi się USG, badania krwi, wszystko. Więc też to się zdarza, natomiast właśnie wracając do pani pytania, jak się już wie, najlepiej im zgłosić i wtedy po prostu oni wykreślają z bazy. Tak samo jak Andrzej nie może być już krwiodawcą do końca życia, to jest na ale tej samej proszę się w ogóle nie martwić i zapraszam do udziału w naszych właśnie wolontariacie, czyli w rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych, które
organizujemy w czerwcu, a później jeszcze w sierpniu w Warszawie, także możemy się... W całej Polsce są te akcje cały czas. Można być wolontariuszem, jak ktoś już nie może być dawcą. Jak ktoś chce, to zawsze można znaleźć sposób, tak? A jak ktoś nie chce, to zawsze znajdzie powód. Więc to jest, uważam, mądre stwierdzenie i zawsze można pomóc. Może jeszcze jakieś pytanie? W zasadzie to się tak potoczyło, można powiedzieć. Przede wszystkim to nie był jakby nasz pomysł. To nie był nasz pomysł. Zadzwoniło do nas wydawnictwo po takim jednym wpisie w internecie, który spotkał się z dość dużym takim odbiorem. Miał duże zasięgi na Facebooku post. Jak to Asia jest? Stał się wiralowym postem. Ja w pierwszej chwili odmówiłem, bo ja nie jestem żadnym zawodowym pisarzem. W ogóle nie wiem, czy jesteś takiego jak zawodowy pisarz. No ale moje teksty to były rozprawki z języka polskiego do tej pory. No ale moja babcia polonistka, jak usłyszała, że zadzwoniło do mnie wydawnictwo literackie, bo ja nie wiedziałem, co to jest wydawnictwo literackie, że to jest najstarsze wydawnictwo w Polsce i że tam jest... Miłoszym Polska tam pisanie. Tokarczuk. No to powiedziała, że nie może tak być i że musisz tam oddzwonić. No i oddzwoniłem i jakoś to się tak potoczyło. No szło nam to bardzo ciężko, nie ukrywam. Pierwsza książka to w ogóle, można powiedzieć, trochę poszła do kosza i musieliśmy ją pisać od nowa. Ale tak, napisaliśmy to sami, we dwójkę. Przy ogromnym wsparciu, uważam, anonimowej osoby, bo w procesie powstawania książki jest właśnie taka korekta, jakby ten, taki redaktor nie, pierwszy. Andrzej jest wymieniony, Andrzej Stańczyk. Nie, ja mówię o tej osobie, która zrobiła komentarze do naszego najpierw. Tekstu. Tak. Tak, taki korektor i właśnie te komentarze były bardzo trafne i otworzyły mi zupełnie głowę i to było to, co ja chciałem właśnie napisać, tylko nie umiałem tego dokładnie ubrać w słowa, a napisać i jak już, no, to się później potoczyło samo i tak jak powiedziałem, no szukam, znaczy teraz już tak nie szukam tego jakby sensu w tej chorobie, bo już go trochę tam mam i się tego trzymam, więc to też było bardzo fajnym takim zajęciem się w ogóle, czymś takim oryginalnym, no. Nie każdy, uważam, ma możliwość napisania książki jeszcze w tak młodym wieku, więc to też była ciekawa przygoda po prostu i ja się bawiłem w tym świetnie i polecam w ogóle pisać i teraz właśnie rano byłem na spotkaniu takim z rehabilitantami z całej Polski, przyjechali i właśnie mówili pani, która się zajmuje osobami starszymi w rehabilitacji, jak mamy, bo każdy nas się codziennie starzejemy, tak? Więc jak mamy utrzymać sprawność naszego mózgu? I to nie jest rozwiązywanie krzyżówek przez 20 lat, bo już ktoś zna wszystkie hasła, tak? Po 10. Więc dobrze by było pisać, pani powiedziała, cokolwiek, proste teksty, jakkolwiek siebie wyrażać na papierze. I to jest, mówi, bardzo dobre ćwiczenie naszego mózgu, bo jakby przenosi go trochę w taki wymiar abstrakcyjny i to jest świetne i mi się to bardzo podoba i dalej sobie coś tam cały czas piszę. To chyba dlatego. Tak. Czyli nigdy przypadkiem. Nie wiadomo, może później. Dużo rzeczy w życiu się dzieje przypadkiem. No, bo może ktoś nad tym wszystkim czuwa. Ja mam pytanie, no bo jestem pewien, że zawarliście te odpowiedź na to moje pytanie w książce, ale tak. Co cię najbardziej wkurzało najbardziej cieszyło w podejściu bliskich i znajomych do informacji, że jesteś chory. I nie wiem, ich zachowanie, czy jak odbierałeś. A pamiętasz te najbardziej denerwujące teksty, które słyszy każdy pacjent? Pytania. Ja mogę to znaleźć. Bo to jest dobra odpowiedź. Ale wiesz co, ja po prostu niezależnym jestem w ogóle takim bytem i strasznie mnie wkurza, jak ktoś mi mówi, co mam robić. I to niezależnie od choroby. I tak odpowiem. I to też w chorobie mnie irytowało. Co mnie cieszyło? Z wytęsknieniem czekałem każdego wyjścia do domu. I dlatego uważam, że super jest na przykład trochę w Stanach takie podejście, że pacjent się leczy w domu. Nie wiem do końca, jak to można zorganizować bezpiecznie, no ale widocznie oni to jakoś potrafią zrobić, bo naprawdę z tego szpitala chce się uciekać z różnych względów. Raz, że wiesz, Współtowarzyszenie Doli są obciążeniem. Dla mnie byli bardzo dużym tak naprawdę, mimo tego, że to są kumple i tak dalej i już większość z nich nie żyje, to były chwile, gdzie nie mogłem wytrzymać z nimi i modliłem się o to, żeby mieć izolatkę. Dwa, bardzo, bardzo potrzebowałem swojego kąta i swoich jakby rzeczy i zapachu swojego miejsca, wiesz. To są takie nagle, jakby człowiek zauważa takie sprawy, nad którymi się nigdy nie zastanawia w normalnym życiu. Bo ja dalej uważam, że to są dwa różne światy, które funkcjonują obok siebie.
i tak pewnie będzie, dopóki onkologia będzie oparta o chemioterapię i radioterapię. I to jest trudne. I też trzeba, ja uważam sobie to powiedzieć, pacjenci onkologiczni drodzy i ja z wami na czele, że my wcale nie jesteśmy fajnymi ludźmi, jak się leczymy, bo jesteśmy ludźmi ciężkimi. Pacjent onkologiczny jest bardzo ciężkim człowiekiem. Wiem to po sobie. Potwierdzę. I ma bardzo dużo przywar i w głowie się dzieją najróżniejsze myśli, wiesz, więc wszystko mnie wkurzało. Wszystko. I tracisz w ogóle taką... To jest straszne, to jak w depresji chyba, nie? Jest, że tracisz jakąkolwiek radość życia. To jest takie bardzo dołujące, to jest bardzo ciężkie dla siebie. No więc z jednej strony te upragnione wyjścia do domu, to było coś, na co się czeka i po prostu euforia, wiesz, i wchodzisz do tego domu i pamiętam pierwszy pobyt i jak usiadłem w fotelu, to pierwsze, co pomyślałem, jestem tutaj, bo myślałem, że już nie usiądę, a drugą myślą było, Jezu, za 5 dni czy tam 7 muszę znowu wracać do tego miejsca strasznego. A teraz jest tak, że wiesz, polubiłem strasznie szpital, ten onkologii, wchodzę jak do siebie do domu i w sumie czuję się tam bezpiecznie i jakoś tak, nie wiem, lubię tam być. Może dlatego, że bardzo specyficzny to jest ośrodek, bardzo stary, masa kwiatów, jakichś zakamarków. Wtedy wydawało takie mi się... Takie sanatorium. Wtedy... No, jest tam zaznaczone. Więc, ale fajne pytanie w ogóle, dzięki, Adaś, bardzo fajne. Tak. A jakby wróciłeś, czy to jest jak, na jakiej zawodowo, czy dla przyjemności to robisz tak po prostu, jak, na jakiej zasadzie? Staram się w ogóle robić teraz dużo rzeczy dla przyjemności, ale jest w tym powrocie do funkcjonowania w sporcie, oczywiście już nie takim, jak to było przed chorobą. W ogóle ja przed chorobą już też nie trenowałem wyczynowo, bo od 24 lat, jak nie ma się jakichś spektakularnych wyników, a szczególnie w tak niszowym sporcie jak pływanie, no to w zasadzie można coś z tym robić, no to ja robię, więc uczę ludzi pływać. Ale ja znam dosłownie 2, może 3 osoby w Polsce, które zawodowo trenują pływanie i na tym zarabiają, więc to jest bardzo temat na inną też rozmowę, ale bardzo specyficzne jakby, specyficzne miejsce pracy. Ja wróciłem dlatego, że Asia znalazła mi takie coś jak Polskie Stowarzyszenie Osób po Transplantacjach. I mówi, o zobacz, jak fajnie jest coś takiego, zadzwoń tam. No i tam była taka pani Krysia, odebrała telefon, która zajmuje się tym stowarzyszeniem i mówi, o, no to świetnie, tylko po jakim pan przeszczepie jest? Bo jak od siebie samego, to już nie będzie pan mógł u nas być, ale jak od dawcy niespokrewnionego, to pan przyjdzie. No mówię, to ja jestem na szczęście pacjentem od dawcy niespokrewnionego, to mogę u państwa brać udział w tych zawodach. Jest to fajne, bo są ludzie z naprawdę najróżniejszymi przeszczepami. Jest nawet jeden pan, który ma 3 narządy przeszczepione. Serce, nerkę i wątrobę. I bardzo dobrze pływa i sobie radzi. Ale to nie tylko pływanie. Tam są bardzo dużo różnych dyscyplin. I tu się pochwalę, bo tak, w sierpniu jadę właśnie do Oxfordu i są Mistrzostwa Europy osób po transplantacjach. A później za rok są Mistrzostwa Świata w Australii. Więc jest to nie dość, że możliwość pozwiedzania świata, bo stowarzyszenie, nie wiem jak pani Krzyś się to udaje, ale pozyskuje różnego rodzaju środki i fajnie też działa i mamy to dofinansowane. To po pierwsze. Po drugie mam motywację, żeby właśnie chodzić regularnie na zajęcia, bo z tym jest najtrudniej. No i gdzieś tam mam cały czas z tyłu głowy, że może takim potwierdzeniem tego, że jestem już wyleczony, byłoby pobicie życiówki sprzed choroby. Tylko jest to bardzo trudne by było, ale może się kiedyś jeszcze uda. Zobaczymy jak będzie. Więc chodzę na ten basen i zawodowo i dla siebie prywatnie. Bardzo lubię wodę i w ogóle polecam wszystkim tutaj państwu chodzić na basen i to jest inne środowisko i naprawdę odcinamy sobie zmysły i możemy uspokoić naszą głowę i nasze ciało bardzo głęboko zrelaksować, bo jesteśmy trochę jak astronauta. Działamy w takim totalnym odciążeniu, bo nie działa na nas grawitacja tak jakby, ona się wyrównuje z siłą wyporu wody. I dlatego to jest tak bezpieczne i tak przyjemne. I moim takim jeszcze wielkim marzeniem jest uruchomić w najbliższych latach grupę pacjentów, nie tylko pochłoniakach, ale w ogóle onkologicznych,
którzy już mają zielone światło od lekarza i chcieliby przychodzić na basen i w ogóle też czy uprawiać zasią gimnastykę, czy przychodzić do naszej trenerki Magdy na bieganie i po prostu być w społeczności i poprzez ten ruch zapewniać sobie dalszy komfort, naprawdę fajny życia, bo na przykład mój dziadek, słuchajcie, jest młody facet po 70, całe życie pracował za komuny bardzo dużo, bo był inżynierem elektrykiem i przeszedł na emeryturę niestety i usiadł w fotelu i nie wstaje. I tak długo już nie wstaje, że ma bardzo różne powikłania też niestety psychiczne i od tego się dzieje taka demencja starcza i tak dalej, a tak wcale nie musi być. Jadę do niego i muszę go podnieść z tego fotela, bo wiem, że tak można, bo mamy w naszej fundacji, którą prowadzimy razem z Asią, fundacja nazywa się Palestra Pływania, najstarszą zawodniczkę, która ma 72 lata. Tylko że właśnie ona uważa, że higieną życia to jest godzina ruchu dziennie. Tak jak się myje zęby, tak się godzinę dziennie powinno coś wykonywać takiego w formie, może nie sportu, ale rekreacji ruchowej, codziennie, codziennie. Czy bez też tutaj niedziel. Nie uważamy, że 72 lata to jest jakiś zaawansowany wiek, tylko Andrzej to mówi w tym kontekście, że Ewa, o której mówi, trenuje 6 razy w tygodniu po godzinie. Więc ona trenuje, tak. O osobie, która trenuje, nie to, że się rusza, tylko po prostu... Więc może nie każdy tak musi, tak? Bo ona to robi od pół wieku i ma jakby ku temu czas i możliwości, prawda? Ale fajnie sobie wrzucić chociaż te 15 minut, uważam, w ciągu dnia i zachęcam naprawdę Państwa bardzo gorąco do tego, bo zobaczycie w perspektywie kilku miesięcy, jak to dużo daje i dla głowy, bo od razu te hormony szczęścia nam się aktywują i zaczyna ich być więcej w organizmie i te kolana może nie będą tak boleć, a może nawet i plecy trochę się wyprostują, więc a pływanie jest bardzo bezpieczne, tak jak powiedziałem i tutaj, żeby się skontuzjować, no to trzeba się poślizgnąć gdzieś tam, jak się idzie na basen. A tak to jest dobrze. Ja myślę, że też takim przykładem, jak tutaj wspominasz, to są amazonki, ale myślę, że nasza przerwa, która właściwie zanim zachorowała, to była kobietą myślarką. I teraz właśnie w wieku, ale czy nie uprawia sport, była również na mistrzostwach świata, także zbierają medale, więc to jest to, że jednak choroba nas nie dyskryminuje, a przede wszystkim myślę, że sport to zdrowie, tak jak jest zawsze powiedziane. I w tej chorobie powinniśmy coś po chorobie zrobić coś dla samego siebie, tak? Czyli spełniać swoje marzenia, wychodzić dalej i przede wszystkim no, zadbać też o swoją kondycję. Ale każdy zrobi to w swoim wymiarze, tak? Czyli jak, na ile mamy tu dyspozycji, czerpać z tego szczęścia i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście, super przykład. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję. Tak spuentuję. Być z ludźmi, po prostu. Tak. Tak mój kolega mi powiedział, jak byłem w złym stanie, jak ja mam żyć, mówię, i w ogóle co ja mam robić. A on tylko powiedział tyle. Być z ludźmi musisz. Ja jeszcze powiem taką dygresyjkę ze swojego prywatnego podwórka. Ja jestem po leczeniu nowotworowym 18-19 lat już. I będąc, leczyłam się w Warszawie w tym centrum onkologicznym i byłam akurat gdzieś, byłam po chemioterapii i byłam w trakcie radioterapii. Przyszedł Boże Narodzenie i spytałam się mojego lekarza, czy mogę wyjechać na narty. Był w totalnym szoku. Mówi, że się nie zdarzyło, żeby ktoś w trakcie chemioterapii chciał wyjechać na narty. Najpierw mnie nie chciał puścić, tylko się bał, że się połamie. To mówię, że jeszcze dobrze na nartach, nie połamie się. Wróciłam z tych nart, cała i zdrowa. To mnie oprowadzał po innych lekarzach, pokazywał, że pacjentka, która pojechała podczas radioterapii na karty. Wspaniale, naprawdę. Rewelacja. Świetne są takie historie. Ja też się pochwalę, mogę się pochwalić. W tym samym roku miałem przeszczep szpiku i jeździłem na snowboardzie. Więc można. Ale to można jest działać. Świetne, co pani mówi, bo... Proszę bardzo. Pewnie, że tak. Miesiąc po operacji pojechałam na całonocny bal do Warszawy. Świetnie. W hotelu europejskim, czy gdzie? Brawo! O, znane mi dobrze miejsce, bo ja jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Fajnie. A jaki kierunek, wychowanie? O, to już takiego nie ma. Ale był. Tak, myślę, że właśnie takie przykłady właśnie tutaj, jak panie mówią i Andrzej, pokazują, że pacjent to nie jest osoba, która zachoruje i do końca życia trzeba na nią chuchać, dmuchać, nie może się ruszyć, bo się złamie. To jest paradygmat, tak. Że lekarze nie pozwalali, zresztą ten przykład, o którym pani mówi, lekarze
że nie pozwalamy się już. No i niestety tak się dzieje. Tak samo na oddziale chłoniaków, który na przykład, gdzie ludzie spędzają długie miesiące i często no rzeczywiście spadają te parametry krwi, no człowiek jest tam w zagrożeniu, jak ma niską hemoglobinę, że może się coś stać, jak też za dużo się rusza, ale no ty byłeś chyba jedyną osobą, która ćwiczyła po prostu na tym oddziale. W większości nawet czasami fizjoterapeuta zachęcał, żeby nie wstawać z łóżka. Najgorsze, co w ogóle można robić. No ale to akurat przykład jednej osoby, tak, która powiedzmy no nie powinna być w tym miejscu, a wielu wspaniałych jest rehabilitantów i oni w zasadzie bardzo dużo dają w tym całym właśnie procesie leczenia onkologicznego. Są bardzo ważnym takim punktem. No ale na przykład mi to przeszkadzało, nie wiem jak tu państwu, że nie można biegać w szpitalu. To ja zawsze lubiłem, szczególnie w nocy, a szczególnie w takim miejscu jak Centrum Onkologii, tam jest taki rowerek i taki jeden pan na nim zawsze jeździł po nocy, bo ja nie mogłem spać w ogóle, bo te wszystkie sprzęty, które tam pikają i ci pacjenci, w sensie koledzy, którzy leżą obok, wydają te najróżniejsze dźwięki, a jeden przeholował trochę z morfiną i na przykład potrafił o pierwszej w nocy mieć dwa kaczory i przelewać zawartość od jednego do drugiego. Więc wolałem wychodzić na zewnątrz i sobie coś tam zwiedzać w tym Centrum Onkologii ogromnym i zawsze ten pan jeździł na tym rowerku i mówię, ojejku, jak ja bym chciał usiąść na tym rowerku i też sobie pojeździć tam wokół tych żółwi, które tam żyją, nie wiem czemu w ogóle, więc to jest też... Warszawa, ale w Gliwicach... Był przeszczep właśnie, w Gliwicach miałem przeszczep. Bardzo dobry ośrodek na takim europejskim poziomie. Tak, i dobre jedzenie w ogóle. O, jakie dobre. Tam taki fajny system jest, że się pisze karteczki, nie wiem jak było u was w szpitalu, i co chce się zjeść. Przynajmniej tak jest w tych salach VIP-owskich, czyli przeszczepowych, więc ja zawsze, no, skoro na Śląsku, no to proszę kluski śląskie. I zawsze dostawałem. A nawet jak mi się odparzyły śluzówki od chemioterapii, to panie były na tyle miłe, że robiły mi smakowe kostki lodu. I to naprawdę robi robotę. Małe rzeczy, które robią Małe dużo. Rzeczy, a cieszą. W lutym minął rok, jak jestem po operacji muszka płuca. I chyba w październiku, jak miałam wizytę u lekarza, zapytałam, czy mogę jechać za granicę, bo z tego, co słyszałam, że nie wolno zmieniać klimatu. A pan doktor mi mówi, proszę pani, pani ma normalnie żyć. Ma pani, może pani jechać bez problemu. A dzieci mi kupiły bluzkę z napisem dużym, działka moje hobby, bo ja nie pracuję na działce. I robię co mogę. A, to super, bo ja też. Uwielbiam. Czyli jeździmy na Rodos, tak? Jest sporo, bo ona ukazała się we wrześniu, także oczywiście głównie dostajemy jakieś wiadomości od pacjentów, bo to jest taka główna grupa docelowa, ale są one bardzo miłe i tak naprawdę uważamy, że mimo tego, że jest to niszowy temat, to jeżeli chociaż jedna osoba po przeczytaniu miała więcej siły do tego, żeby się zmierzyć z tym leczeniem. Wydaje mi się, że też takie książki, tak jak inne w tej tematyce, o tyle są wartościowe dla pacjentów, że dla pacjenta, który zaczyna leczenie i jest na początku tej drogi, nie widzi w ogóle nawet tego światełka w tunelu, nagle tutaj może dostrzec osobę, która jest na samym końcu, poradziła sobie z tym i ja na przykład też miałam taką motywację, jak się okazało, że możemy napisać tą książkę, że chciałabym ją przeczytać, jak Andrzej zachorował, że chciałabym, żeby ktoś mi dał książkę, w której ktoś coś takiego przeżył, chorobę, w której ostatecznie się okazało, że jednak to było mniej niż 30% szans na wyleczenie przez właśnie mutacje, które dokonały się w czasie choroby i że bardzo by mnie to podniosło na duchu. Wiadomo, że każda historia też jest inna, inaczej się kończy, ale mimo tego świadomość, że właśnie można przez to przejść, że to nie jest koniec świata, dużo dawała. Ja szukałam wtedy takich historii. Ja bym nigdy nie napisał tej książki, gdyby nie choroba oczywiście, bo raz, żebym nie miał tej możliwości, nie miałbym o czym. Ciekawego tematu. Tak, ciekawego tematu, ale też przede wszystkim nigdy bym się tak nie odkrył, tak na forum publicznym i to ktoś może powiedzieć taki ekshibicjonizm, ale prawda jest taka, że ja już nie mam w sobie wstydu,
takiego po onkologii, gdzie wszystko się dzieje na zewnątrz, a jeszcze po takich przypadłościach, jakie mnie spotkały niestety, czyli przetoka okołoodbytnicza, którą właśnie miałem operowaną 3 miesiące temu. To jest tu panie chyba, które mają dzieci, to często też wiedzą, o co chodzi mi, bo widziałem bardzo dużo ludzi młodych, starszych właśnie i facetów i pań z tą przypadłością wstydliwą i onkologia nas właśnie z takiego wstydu jakby ograbia, bo tam się wszystko, przynajmniej u mnie na oddziale, działo na zewnątrz, jakby na forum i jakby ciało i nagość i to wszystko tam się jakby to było, tak? Więc zresztą no, my tam mieszkamy wszyscy razem jak w domu, tak? Jako pacjenci, więc no, te wszystkie dźwięki i ludzkie jakby wydzieliny i to wszystko no, tam jest. No więc no, nic co ludzkie nie jest nam obce, tak? Po tym. I dlatego też jakby mam taką chyba wewnętrzną odwagę do tego, żeby to opisać i nie opisać to w sposób jakiś zmieniony, tylko tak jak było. I ta książka, mam nadzieję, że oddaje to wszystko tak jak było, bo ani nie dodawaliśmy, przynajmniej z mojej strony, ani nic nie odejmowałem. Mówię z mojej strony, bo nie czytałem książki, więc po prostu tak dobrze fragmentu Waśki nie znam, ale na pewno przeczytam też kiedyś od deski do deski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Joanna Głuchowska, Andrzej Dziedzic. Myślę, że na pewno zachęcili Państwa, bo mnie na pewno, do lektury tej książki. Proszę Państwa, przed nami teraz radomianin, kapelan Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, ksiądz Przemysław Wójcik. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, ja wprost przyznam się, że nie pracuję z osobami onkologicznymi, ponieważ pracuję tutaj niedaleko w szpitalu miejskim, a więc szpital, w którym ludzie przychodzą z różnymi problemami, ale wśród nich bardzo często znajdują się osoby onkologiczne. Przy okazji właśnie swojej choroby mają jeszcze inne schorzenia. I chciałem się też taką podzielić swoją osobistą refleksją jako ksiądz, jako osoba, która posługuje wśród tych ludzi. Oczywiście mamy wszyscy tego świadomość, że to, co jest najważniejsze w każdym leczeniu, to co było też tutaj przed chwilą powiedziane, to ten sens, ale też i nadzieja. I chciałbym się odwołać do pewnego takiego wydarzenia, które kiedyś przeczytałem, a autorem ich jest Józef Czapski. Myślę, że większość z Was zna tą osobę, już nieżyjący, zmarły w 93 roku, pisarz, malarz, zmarły we Francji, ale też żołnierz generała Andersa. On napisał taką książkę Na nieludzkiej ziemi. Ona się wpisuje w ten cały, byśmy powiedzieli, taki różny obszar książek związanych właśnie z archipelagiem Gułag, z nieludzkim światem. I tam przeczytałem takie zdanie, które mnie bardzo poruszyło. Mianowicie on pisał o nadziei, bo takie zadał sobie sam pytanie autor, czyli Józef Czapski. Mówi, co nam na tej nieludzkiej ziemi pozwoliło żyć? Co spowodowało, że pomimo tego wszystkiego, tego okrucieństwa życia, człowiek trwał i nie dał się złamać? I odpowiedział jednym słowem, była to nadzieja. Ta nadzieja miała bardzo konkretny wymiar. Mianowicie to było tak, że co jakiś czas do tych różnych gułagów dochodziły różne informacje. Najczęściej, jak się potem okazywało, były to plotki, jakieś niepotwierdzone wiadomości, że na pewno was wyzwolą, na pewno ktoś się za wami wstawi. Zaczęła się wojna Niemiec z Rosją, na pewno was wypuszczą. Potem, po pewnym czasie okazywało się, że to w ogóle były niepotwierdzone wiadomości. Ale mówi, strzępy tych różnych, drobnych
informacji dawały nadzieję, że to nie koniec, że można przeżyć, że ja mogę przeżyć. I Józef Czapski dzielił się takim swoim osobistym doświadczeniem, że właśnie zauważył, że ci najszybciej umierali, którzy tracili tę nadzieję. A te osoby, które pomimo wszystko, nawet byśmy powiedzieli z perspektywy czasu, mieli złudne nadzieje, bo te plotki potem okazywały się, no byśmy powiedzieli, no niepotwierdzone, ale to im dawało przeżyć. Bardzo mnie poruszyły te słowa Józefa Czapskiego. Przyznam się, że wczoraj próbowałem w tej książce znaleźć ten fragment. Ja już ją jakiś czas temu czytałem, nie znalazłem, ale jakby sens jest ten sam. Dlaczego o tej nadziei mówię? Bo rozmawiając z osobami chorymi, posługując wśród nich jako kapelant, odwołuję też się do tej nadziei. Oczywiście dla człowieka wierzącego jest to nadzieja związana z wiarą, życiem wiecznym. Ale też chciałbym Państwu tak powiedzieć właśnie, że chrześcijaństwo patrzy na świat, jakbyśmy powiedzieli, w ten sposób, że ja tak zacytuję pewien fragment pewnej encykliki, którą kiedyś napisał już święty Jan Paweł II. On napisał taką encyklikę, taki dokument Fides et Ratio, to znaczy rozum i wiara. I on porównuje rozum i wiarę do dwóch skrzydeł. I pisze dosłownie, że to są jak dwa skrzydła, które wznoszą mnie do nieba, do Pana Boga. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak byłem mały, ja pochodzę ze wsi i kiedy były kury i one przefruwały tak do sąsiada, to tata wołał mnie, żeśmy łapali te kury i obcinali skrzydła. Znaczy nie skrzydło, w sensie tylko pióra obcinali. I wtedy te kury, jak próbowały frunąć, to tak się przewracały w powietrzu. I święty Jan Paweł II właśnie w ten sposób pokazuje rzeczywistość życia chrześcijańskiego. Wiara i rozum, czyli z jednej strony patrzenie na rzeczywistość w sposób racjonalny, w znaczeniu patrzenie na to, co się dzieje, na zdobycze techniki, na medycynę, że robimy od strony ludzkiej to, co możemy, jak potrafimy, staramy się, żeby to życie pacjenta było jak najlżejsze, żeby nie było w tym, żeby było jak najmniej cierpienia. Ale z drugiej strony właśnie odwołujemy się też do wiary, czyli do zaufania, do Pana Boga, do Pisma Świętego. Mi kiedyś wpadły w ręce takie byśmy powiedzieli, nie wiem jak to nazwać, definicja wiary. Kiedyś przeczytałem w jednej książce, że właśnie co to znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy zaufać w Boże obietnice. I przyznaję się, że w swojej takiej posłudze codziennej spotykam się z różnymi ludźmi. Ludźmi głęboko wierzącymi i też ludźmi niewierzącymi. Staram się, tak jak umiem, jak potrafię, rozmawiać z każdym człowiekiem, okazywać im empatię i zrozumienie. Natomiast powiem tak, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek, takie mam osobiste doświadczenie, z cierpliwością wysłucha drugiego człowieka. Jak byłem takim zaraz księdzem po święceniach kapłańskich, pracowałem w takiej jednej parafii, pamiętam, przyszła do mnie moja uczennica, która chciała podzielić się z takimi swoimi problemami. To były właśnie nie jej problemy, to były problemy rodzinne. Jej brat siedział w więzieniu, mama sama ich wychowywała. Pamiętam, że prawie 2 godziny do mnie mówiła, rozmawialiśmy. I ja jej nic nie powiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze chciałem ją wysłuchać, a po drugie nic nie mogłem jej pomóc. No bo nie sprawię, że jej brat wyjdzie z więzienia, nie sprawię, że mama była sama i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Bo po tych 2 godzinach, kiedy ona ciągle do mnie mówiła, na końcu tego wszystkiego ja byłem taki bezradny, bo po prostu byłem zresztą młodym księdzem po święceniach. Ona mi powiedziała tak, proszę księdza, bardzo księdzu dziękuję, ksiądz mi bardzo pomógł. Mnie aż zamurowało, bo właśnie ja nic jej nie pomogłem. Właśnie tylko tyle,
że ją wysłuchałem cierpliwie, tak jak umiałem, okazałem jej najwięcej empatii, jak tylko potrafiłem. I wtedy do mnie dotarło, że nieraz właśnie to, że nieraz nie damy jakichś, byśmy powiedzieli, konkretnych takich narzędzi pomocy, bo człowiek czasami są takie sytuacje bezradne, że jesteśmy bezradni, są takie sytuacje, wobec których jesteśmy bezradni. Natomiast mam to takie doświadczenie, jako właśnie kapelan, jako człowiek posługujący na co dzień wśród pacjentów, że to cierpliwe wysłuchanie, takie wczucie się i ciepło, ale też dawanie tej nadziei jest tym, co najwięcej możemy zrobić. I wiem też, że właśnie to, co też dzisiaj nieraz właśnie padało, że ta walka, no dzisiaj właśnie to nie walka, ale leczenie choroby plus świadomość tego, że nie jestem w tym wszystkim sam, że są przy mnie inne osoby, które dodają mi otuchy, że czuję się jak w domu i mam świadomość tego, że idziemy razem, to już zupełnie inna sytuacja. I właśnie to jest takie moje doświadczenie, że doświadczenie tego, by nadawać sens tej chorobie, z którą się zmagamy, którą leczymy, i świadomość tego, że w tym wszystkim nie jestem sam, to jest bardzo dużo, co możemy zrobić. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy księdzu. A zapraszam teraz do nas doktora nauk medycznych Tomasza Lewandowskiego, onkologa klinicznego i zastępcę dyrektora medycznego Radomskiego Centrum Onkologii. Proszę, może pan sobie zechce usiąść na przykład. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Tak myślałem, cóż ja mógłbym tutaj powiedzieć. Fajne. Tak to chyba powinno wyglądać. Rzeczywiście onkologia obrosła jakimś mnóstwem takich czasem zupełnie niepotrzebnych i nieuzasadnionych mitów czy takich kul u nogi. O kilku już nawet tutaj mówiliście. Skąd na przykład wziął się pomysł, że osoby po leczeniu onkologicznym nie mogą wyjechać do sanatorium, nie mogą mieć rehabilitacji. Nikt tego nie wie. Może NFZ, bo NFZ nie pozwala, więc może NFZ wie. Ale wynika to, ja wiem, że tak mówili, wielu moich starszych kolegów, pomimo tego, że ja już jestem starszym kolegą, wielu moich starszych kolegów tak mówiło. Wydaje mi się, że to w dużej mierze wynikało z obaw. Wszelka zmiana, czy wszelkie zachowania budzące niepewność jakąś, w momencie wielkiego zagrożenia chorobą, było traktowane, nie, wiesz, lepiej nie, będzie bezpieczniej. I to się powielało. Natomiast nie ma absolutnie żadnych twardych danych na to, że zmiana klimatu, wyjazd, jazda na nartach czy cokolwiek innego niekorzystnie wpływa na przebieg choroby. Owszem, jak spytacie lekarzy, czy jak ja rozmawiam z chorymi, to mówię uczciwie, że szanowna pani, szanowny panie, nie ma na to twardych danych, natomiast no nic nie wskazuje na to, żeby to było jakieś zagrożenie. Nie ma twardych danych, bo medycyna w tej chwili wymaga naprawdę dowodu. To się nazywa uczenie evidence-based medicine. I chcąc, żebym ja odpowiedział komuś, kto wchodzi do mojego gabinetu, tak, jedź na, nie wiem, wyspę Perentian na Morzu Południowochińskim i tam nurkuj, to ja powinienem znać wyniki badań. 500 chorych wyjeżdżało na Perentian i nurkowało, 500 chorych nie wyjeżdżało i nie nurkowało, mieli taką samą chorobę, w takim samym stopniu zaawansowania, tak samo byli leczeni i po 10 latach porównujemy, czy nie ma różnic między grupami. No oczywiście takie rzeczy są po prostu z założenia niewykonalne.
Natomiast nie zmienia to faktu, że nie ma po prostu żadnych takich danych, które by chorym miały uniemożliwiać aktywne życie. Ja zawsze tylko proszę o zachowanie odrobiny rozsądku i telefonu do kogoś bliskiego, jak się gdzieś wyjeżdża. To jest jeden z wielkich mitów. Drugi z wielkich mitów jest taki, że Boże drogi, mam chemioterapię, więc na pewno będzie coś strasznego. To, co pan Andrzej już mówił, to naprawdę są inne czasy. Ja nikomu nie wmawiam, że ja mu podaję sok jabłkowy i że on się ma świetnie po tym czuć. Na pewno jest to ogromne obciążenie dla organizmu i to pogorszenie samopoczucia jest u części chorych ewidentne. Natomiast dysponujemy sporą liczbą leków, sporymi możliwościami, żeby istotną część tych dolegliwości łagodzić. Pytanie jest tak naprawdę o punkt odniesienia, jak zawsze. Bo jak ja zaczynałem pracę i z trudem wchodziły takie pierwsze nowoczesne leki przeciwwymiotne, czyli setrony. One były wtedy cholernie drogie i to my dzieliliśmy tabletkę na cztery, żeby czterem osobom podać. To widzieliśmy kolosalną różnicę między tym, jakie są dolegliwości, kiedy chorzy dostawali te setrony, a kiedy nie dostawali. Natomiast w tej chwili, kiedy jest to absolutnie standardowe postępowanie, no to chcemy więcej, prawda? Zmienił się punkt odniesienia. I ten punkt odniesienia w onkologii ma rzeczywiście kapitalne znaczenie. W świadomości społecznej rzeczywiście często jest to tak postrzegane, że rozpoznanie nowotworu wiąże się z zagrożeniem życia bardzo, bardzo wielkim i gehenną leczenia. Ja nie wmawiam nikomu, że to jest, jeszcze raz mówię, łatwe, lekkie i przyjemne. Ale z drugiej strony pokażcie mi państwo jakąś chorobę przewlekłą, w której w 50% chorzy są wyleczeni. Nie ma takiej. Ktoś słyszał o wyleczonym z cukrzycy? A wyleczonym z niewydolności krążenia? No może po przeszczepie, ale to jakby inna sprawa. A może ze schizofrenii? Jeszcze jedna rzecz, na przykład cyklosporyna, tak? Po przeszczepie, to co doświadczyłem właśnie z pacjentami po przeszczepach narządu. Tak jest. Wszyscy tak jest. Tak jest. Ja mam akurat to szczęście. To nie jest powiedziane, że każdy po przeszczepie szpiku będzie mógł odstawić, tak? Ale mi się akurat udało i sterydy i to, więc to jest niesamowite, tak? Zdecydowanie tak. Znowu. Punkt odniesienia, kontekst, prawda? Jeżeli popatrzymy na to w szerszej perspektywie, to wydaje się już naprawdę mniej straszne. I z roku na rok powolutku i z mozołem ten efekt leczenia i możliwości naszego działania są większe. Wiecie, czego mi najbardziej w Polsce brakuje, czy w polskim systemie? Uczciwości i ciągłości. Ja wiele lat przepracowałem też w takiej opiece domowej i stacjonarnej. Ja w ogóle dotarłem tutaj z Warszawy, z Centrum Onkologii w Warszawie. Wiem, o których żółwiach mówić. Uczciwości, czy takiej przejrzystości i ciągłości. O tym mówiłem. Coś, co dla mnie pracującego na co dzień jest największym problemem, to jak wycisnąć z tych przeróżnych biurokratycznych meandrów jak najwięcej dla chorego. To jest mój największy problem. Nie, że ja nie wiem, jak go leczyć, tylko jak go w ten system dopasować. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, której mi brakuje, czyli tej ciągłości. Część chorych jesteśmy w stanie wyleczyć. U części chorych będzie to przewlekła choroba trwająca nierzadko wiele, wiele lat. Części chorych nie wyleczymy. I możliwość zaopiekowania na każdym
z tych etapów jest też kapitalną sprawą. Mówię, pracowałem zarówno w takiej opiece paliatywnej, jak i wtedy pracowałem już w Centrum Onkologii w Warszawie. I wierzcie mi, że wielu chorych, u których przerywaliśmy leczenie ze względu na jego czy niewielką skuteczność, czy obciążeniem, w tej opiece domowej, hospicyjnej no, odżywało. I naprawdę w niezłej kondycji funkcjonowało długi czas. Tylko musimy mieć możliwości zaopiekowania tymi osobami. Takie potrzeby będą pewnie coraz większe w miarę jak wydłuża się czas i leczenia i życia nie tylko osób związanych z chorujących na choroby nowotworowe, ale w ogóle całej populacji. I to jest coś, o co w miarę możliwości każdy z nas pewnie powinien się w jakiś sposób starać, ale wiecie, że w tym mieście, tym, w którym jesteśmy, co było dla mnie wielkim szokiem, nie ma hospicjum stacjonarnego. Nie ma. Nie ma. Dlaczego? Nie wiem, nie potrafię w to... Ale nie ma, prawda? Miejmy nadzieję, że tak, że niebawem będzie. Czyli to, na czym mi zależy i to, o czym mówię, to no, takie odczarowanie, że po pierwsze odczarujmy, że nikogo nie da się wyleczyć, odczarujmy, że nie da się przez to przejść, odczarujmy, że nie można żyć normalnie po takim leczeniu, ale też odczarujmy to, że jeżeli nie jesteśmy w stanie kogoś w pełni wyleczyć, że to oznacza, że on natychmiast umrze i to w wielkich męczarniach. Nawet jeżeli mamy do czynienia z zaawansowaną chorobą, nieuleczalną według naszego stanu wiedzy, to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie pomóc. I to tyle, także odczarujmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, pomału zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale to jeszcze nie koniec. I tak jak obiecałam, zapraszam teraz panią Krystynę Wulczyńską, która obiecała, że zagra nam na tym przepięknym instrumencie. Taki właśnie przerywnik muzyczny, taka troszeczkę klamra, bo na początku... Proszę bardzo. Wiem, gdzie tu się wpasować, żeby panią było widać. Pani Krystyno, co to będzie za utwór? Proszę nam zdradzić. Czy mogę dwa słowa powiedzieć, bo ja właściwie dzisiaj swoją rolę spełniłam w pierwszej części, prawda? Mówiąc na zadany temat. A teraz, no to jeśli już taka była wola tu niektórych osób, to spróbuję coś zagrać, tylko jeśli palce będą mi się tak trzęsły jak wcześniej głos, to będzie bieda. Mój dość długi pobyt we Włoszech i możliwość poznawania różnych regionów sprawiły, że to, co gram do tej pory, to są głównie rzeczy włoskie i głównie oparte na włoskim folklorze. Więc ja po prostu, ponieważ powiedziałam wcześniej, że począteczki po prostu, parę nutek i parę prostych rzeczy poznałam jeszcze w szkole podstawowej, potem miałam ponad 50 lat przerwy. No i teraz przez to, że trzeba było siedzieć dużo w domu, bez możliwości podróżowania, przysiadłam z powrotem do akordeonu. No i zacznę od czegoś bardzo prostego, bo jeśli nie da się nic więcej zagrać, to... Na pewno będzie super. Myślę, że zachęcimy panią Krystynę brawami. O, i to będzie najlepszy sposób. La Piccini, zaraz, Piemontesina Bella. Piemontesina Bella.
Proszę Państwa, ja widzę na akordeonie napis Mantovanelli, to również po włosku. Wielkie brawo, wielkie brawa. I walczyk francuski. Bryza neapolitańska. Nie wiem, jak to będzie po francusku, ale na pewno pięknie. Bardzo pięknie. A tak się pani bała, pani Krystyna? A tak świetnie poszło. Nie, to znaczy poszło tak sobie. Świetnie poszło. Prawda? Prawda, że świetnie poszło? No właśnie, ja myślę, że pani Krystyna nas wprowadziła w taki taneczny trochę nastrój. Pewnie tanecznym krokiem niedługo będziemy wychodzić tutaj z elektrowni. Ale zanim to nastąpi, to może jeszcze podsumujemy po prostu pani prezes, pani profesor, pani Alina. Podsumujemy chyba nasze spotkanie, prawda? To zacznę od pani. O matko. A ja sobie usiądę, bo tak tutaj z jednej strony posiedziałam, teraz z tej drugiej. A chcę popatrzeć na was, moi kochani, bo tu jest tyle moich wspaniałych koleżanek. Dziękuję, że jesteście, znajomych. Przede wszystkim zauroczno i moja mentoreczka też tutaj, pani profesor, psycholog. Ale przede wszystkim zachwyciliście wy swoją takim wystąpieniem, powiedzeniem i pokazaniem tego, co właściwie my powinniśmy dawno zrobić. I myślę, że zainspirowaliście mnie wspólnie tym, że kiedyś mnie namawiano, żebym napisała historię, żebym opisała właśnie książkę, jak działam, co robię, a przede wszystkim też o swoim życiu. Bo tak jak powiedzieliście coś bardzo ważnego, że ja swoje życie to dzielę na dwie części. Przed chorobą
i po chorobie. Ale to po chorobie jest dużo piękniejsze, dużo weselsze, dużo daje mi radości. A przede wszystkim chyba to, że dzięki temu, że się całkowicie zmieniłam, przewartościowałam całkowicie to swoje życie, to mogłam poznać tyle wspaniałych ludzi. Mogę jeździć i spotykać się naprawdę ze wspaniałymi osobami, czerpać od was wszystkie pomysły i później je troszeczkę przenosić na moją rzeczywistość do Częstochowy. I już wiem, co przeniosę i jak przyjadę, to znowu mi powiedzą, już więcej cię nigdzie nie puścimy, bo znowu nam coś tutaj wprowadzisz i będziemy musiały realizować. Ale warto. Słuchałam słów pana doktora, który jest naprawdę wspaniałym również człowiekiem, bo proszę państwa, co nam więcej potrzeba? My jako chorzy, którzy już przeszliśmy chorobę i mieliśmy styczność taką może bardziej osobistą i długą, czy leczenie, czy zderzenie się z taką rzeczywistością w szpitalu, to jak się trafia do lekarza, który jest uśmiechnięty, on mu nie musi wiele powiedzieć, ale to dobre słowo, to ciepło, to jest dla mnie najważniejsze. A nie jak przychodzi lekarz do łóżka i mówi, właściwie nie uśmiechnij się, tylko taki kat. Co pani dolega, to pani dolega, nic następne. I proszę, to jest, słuchajcie, najgorsze, co może być. Ja zawsze mówiłam, bo widziałam z tyłu lekarzy stojących z boku, wszyscy się uśmiechali, a na czele stał pan ordynator, który właśnie tą swoją taką posturą takich nieprzyjemności. Ja zawsze powtarzałam i mówiłam wtedy, że czuję się tak, jakbym była w obozie, tak? Że to jest obóz koncentracyjny i tu mamy gestapo, takiego kapo, który nas tu tak tyranizuje. Za to mnie też trochę nie lubili, ale zanim mogłam to powiedzieć, to się trochę musiałam nauczyć i przeżyć, bo od początku to nie byłam taka gadatliwa, bo byłam taka właśnie zamknięta i słowa nie umiałam wypowiedzieć. I dlatego tym bardziej myślę, że to, co tu się dzisiaj stało, to co jest i to nasze spotkanie, cieszę się, że jednak nie uciekłyście, że zostało tak nas dużo, że jest do kogo powiedzieć na koniec i podziękować przede wszystkim organizatorom za to, że mogłyśmy się tutaj spotkać, że jesteśmy, że tyle wspaniałych ludzi było, że tyle wspaniałych osób jest i można było wysłuchać, tyle historii poznać, dowiedzieć się właśnie, jak pani profesor przepięknie właśnie powiedziała, co to jest walka i dała wiele przykładów, więc to też jest bardzo ważne. I słuchając tu was wszystkich, przede wszystkim dziękujemy prowadzącej za to, że jest dzisiaj z nami, bo to jest bardzo ważne. Tym młodym aktorom, którzy przepięknie przedstawili waszą historię z książki. Pani również, naszej koleżance, bo tak my jako Amazonki to mówimy sobie na ty, więc również nie będę ci paniować, bo nie. Więc jak jesteśmy, to tak jest, taki jest zwyczaj, że Amazonki nie mówią sobie pani, tylko jesteśmy i mówimy zaraz sobie po imieniu, bo nas wszystkich zjednoczyła choroba i to jest myślę ważne i wtedy nas to wszystko bardzo, wszystkie nas bardzo przybliża. Więc to jest też ważne. Przepięknie grałaś i trema jest, bo trema jest, ja też weszłam niby taka wygadana i nie umiałam wam na początku nic powiedzieć, bo się też stremowałam. Tym bardziej naprawdę za wszystko dziękuję. Dziękuję za tą możliwość bycia ponownie tutaj u was. Myślę, że za rok, jak mnie zaprosicie, to będę, ale to jest niesamowite. A teraz myślę, że oddam głos już, ale przede wszystkim jeszcze muszę podziękować, bo Alinka nie powie nic, bo to jest typowo skromna osoba. Ja ją chciałam panią Alinę też pochwalić. Tak, zaraz, ale tak, przede wszystkim powiedzieć. To jest naprawdę wyjątkowo, ale ja chciałam podziękować jej córkom i zięciowi. Słuchajcie, jesteście ostoją swojej mamy i za to was kocham i naprawdę jesteście niesamowici. To jest mieć przy sobie takie anioły, to możemy naprawdę wiele rzeczy zdziałać. A ja dzisiaj muszę się przyznać, że jutro mam komunię mojej wnuczki, a dzisiaj moja wnuczka mówiła do mnie, proszę, chodź ze mną, babciu, do spowiedzi, bo ty mnie przypilnujesz, dasz mi rączkę. Ja jej powiedziała, ona, a ja nie mam grzechów. Ale ja powiedziałam, jak to nie masz grzechów? Przecież kłócisz się ze swoją siostrą. A, to pójdę do księdza i powiem, że ona mnie prowokuje. Więc słuchajcie, to jest niesamowite. Także przyjechałam, dziękuję za to po prostu przyjęcie, bo to jest niesamowite, za to, że mogłam zobaczyć. Że mogłam zobaczyć wszystkie radomskie, również między innymi Amazonki, ale przede wszystkim państwa i z tego całego serca dziękuję. Oddaję. Dziękujemy bardzo. Prosimy jeszcze panią profesor. Zapraszamy tutaj do nas, z przodu.
Oj, przepraszam, Elu. Jeszcze pojadę z okiem podbitym. Oj, przepraszam, przepraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Naprawdę to było dla mnie bardzo ważne wydarzenie. I nawiązując do tego, co tutaj się wydarzyło też, myślę, że będziemy takim czynnikiem zmiany. Mam taką wielką nadzieję, tym bardziej, że to cały czas się tutaj nakręca, to już kolejne spotkanie, więc to pewnie jeszcze się będzie cały czas wydarzało. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział ksiądz, że nadzieja jest tutaj podstawą i były różne i badania i różnego rodzaju doświadczenia. Między innymi mamy bardzo ważną taką całą refleksję, która wynika z prac Wiktora Frankla, który był w obozie koncentracyjnym i właśnie widział, jak brak nadziei powoduje, że ludzie zaczynają po prostu umierać właśnie z tego powodu, a ci, którzy mieli nadzieję, a na przykład dużo gorsze jakby warunki fizyczne, to przetrwali właśnie dzięki temu, więc to generalnie jest podstawa. Jestem bardzo wdzięczna w ogóle za możliwość wysłuchania was, nie tylko posłuchania, chociaż bardzo fajnie było, był fragment książki przedstawiony, ale posłuchania autorów i autorki, bo naprawdę było to bardzo mądre, bardzo ciekawe i książka nie jest jedyna, to od razu powiem, takich książek jest parę, które były pisane w parach nawet po polsku. Mamy taką książkę też tutaj, Państwa Mackę, Zwierzyńska Mackę, czasami wołam w niebo, bo ona zmarła i jej mąż, przepraszam bardzo, telefon mi dzwoni, jej mąż dokończył za nią książkę, więc mamy takie książki, Ruth Picardi, książka też wyszła po polsku, która była pisana i z mężem, i z siostrą, i było, ale myślę, że jest wyjątkowa i jest, no tak jak was słuchałam, to znaczy państwa słuchałam, przepraszam, jakoś nie wiem, dlaczego mam taką potrzebę mówienia na ty, ale była naprawdę, wasze wystąpienie było świetne, to już będę kontynuować i myślę, że no, będzie to olbrzymia przyjemność też dla mnie, żeby ją przeczytać, więc bardzo też dziękuję i no, myślę, że to, co dzisiaj tutaj było mówione i o tym, że te metafory walki są z jednej strony cały czas obecne w języku, że tego się jakby, no, trudno jest jakby uniknąć takiego nazywania, ale z drugiej strony, jeżeli to jest potrzebne niektórym osobom, to na pewno to będzie przydatne na tym etapie. Zresztą świetne był ten fragment, o którym mówiłeś, że to jakby ci nie wystarczało, że to było jakby zupełnie nieużyteczne, bo to jest bardzo często, zresztą o tym też mówiłam wcześniej, że to bardzo często jest nieużyteczne i może być bardzo niebezpieczne dla pacjentów. Natomiast no oczywiście ja stoję na takim stanowisku, przepraszam, tak nawiązuję do wszystkich, ale to evidence-based jest absolutnie potrzebne w nauce i to w każdej, w psychologii, w psychoonkologii, przede wszystkim w medycynie, ale i w wielu innych. I nawet jeżeli nie ma podobnych przypadków, to jednak podstawa taka rzetelna i taka właśnie też uczciwa naukowo jest po prostu podstawą tego, żebyśmy poprawiali tą naszą praktykę, więc absolutnie jestem za tym, żeby w tym kierunku iść. No i generalnie zachęcam do tego, żeby po prostu refleksyjnie podchodzić do języka i jakby wybierać te sposoby mówienia o swojej chorobie, o leczeniu, które działają dla nas pożytecznie. Nie ma dobrych ani złych metafor. Są tylko te, które nie działają, albo nam szkodzą, albo te, które nam właśnie działają, pomagają nam zdrowieć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy pani profesor. Dziękujemy. Pani Alino, ja panią jednak wywołuję tutaj do tablicy, bo pani jest, że tak powiem, duchem sprawczym tego przedsięwzięcia. Proszę państwa, ja tutaj Ela już dużo powiedziała ze słów, które ja bym też przekazała. Czas nas tutaj troszeczkę ponagla, więc ja tak krótko powiem, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że spotkaliśmy się po raz kolejny, że ten mój pomysł, dziękuję Federacji, że przyjęła mój pomysł, który powstał w 2018 roku, że realizujemy to razem i że spełniają się właściwie te, trudno powiedzieć, że moje marzenia. To, co się teraz dzieje, to, że jest ta otwartość, taka atmosfera i że tym się dzielimy i rzeczywiście jesteśmy razem i gdzieś tam te światy nasze się przenikają, to właśnie, no tak, to teraz mi się przypomniało w tym momencie, żeby córka mnie upominała, żebym tego nie robiła, żebym trzymała mikrofon. Tak, że po prostu to jakby wybiega nawet moje oczekiwania. Dziękuję serdecznie bardzo, bardzo moim gościom specjalnym, że pani profesor do nas dotarła, że wy jesteście wszystkim prelegentom. Dziękuję całej ekipie, bo tutaj rozszerza się ekipa osób, które są zaangażowane, które pomagają. Dziękuję każdemu, kto zainteresował, przepraszam, to już jest moje przejęzyczenie z pośpiechu, kto wspiera, kto tutaj jest zaangażowany. I bardzo dziękuję, znaczy nie będę wymieniała z imienia, nazwiska, bo i teraz to jest i duża ilość osób
mogłabym kogoś pominąć, a każdej osobie bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję bardzo elektrowni, która jest przyjaznym dla nas miejscem. I cieszę się, że właśnie przy pierwszej edycji, kiedy gdzieś tam powstał, budowałam temat przewodni, myśli światłem prowadzone, więc tutaj mi idealnie to pasowało do elektrowni. I że pozostaliśmy w tym miejscu. I mam nadzieję, że tak będziemy się spotykać co rok, że te nasze tutaj relacje będą coraz bardziej otwarte, że będziemy sobie wzajemnie pomagać i po prostu bądźmy razem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pani Alinie. Nie pozostaje mi nic innego, jak również podziękować państwu za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Myślę, że spotkamy się za rok. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Dużo zdrowia, siły, cierpliwości. Zobaczymy, co nam przyniesie życie. Miejmy nadzieję, że będą to same fantastyczne dni. A jeszcze do miłości, państwu. Radości, uśmiechu. Ach, miłości, radości, uśmiechu i szczęścia. Dobrze, to już pani prezes. Wszystkiego dobrego w każdym razie, drodzy państwo. Drogie panie. Aha, jeszcze są obrazy tutaj i żeby obejrzeć te obrazy. Ach, jeszcze tak właśnie, wychodząc, tak. Kto nie zdążył, książki obejrzeć, jeszcze. To może jeszcze sobie zerknąć na wystawę pani Krystyny Wulczyńskiej. I jeszcze są też książki, tak, do nabycia ewentualnie. No jeszcze można z Andrzejem, z Asią porozmawiać, uzyskać autograf, także zapraszamy.